pewnym momencie pojawia się pomysł biblioteki. Nie pytaj dlaczego. I w mojej głowie jest, że to musi się odbyć w bibliotece i jedna z bohaterów musi być bibliotekarz. Nie pytaj dlaczego. No i zaczynają się pojawiać pytania w mojej głowie, ale co się stało? Co się z nim stało? Jaka jest historia? A w którym momencie pojawia się pomysł podziemnych tuneli. Właśnie, bo nie powiedziałyśmy, na jakim poziomie jest ta książka. Ja mogę stwierdzić, że jest to książka na pewno dla osób na wyższym troszeczkę poziomie. Nie musicie się przejmować, bo to jest tak intuicyjnie napisane, że nawet jak nie znacie tych form, to i tak domyślicie się, o co chodzi. Więc tutaj bardzo duży plus dla ciebie, Ewa, że stworzyłaś książkę nie tylko dla czytelnika, który jest native'em, nie tylko dla czytelnika, który jest nauczycielem, ale również dla osób uczących się, którzy mają, wystarczy, że trochę pomyślą i poskładają sobie to, o co chodzi. I jest to naprawdę dość intuicyjne, bo patrzyłam właśnie na tą książkę pod kątem merytorycznym i fantastycznie ci to wyszło. Naprawdę. Bardzo dziękuję. Fajnie i to jest naprawdę super pozycja, żeby sobie zwiększyć wokabulario przede wszystkim. Wciągnąć się w fantastyczną historię. Także.